za drogę, za miłość, za prawdę, za wolność. Niech wszystko, co żyje, chwali Cię. Za łaskę, za wierność, za drogę, za miłość, za prawdę, za wolność. Niech wszystko, co żyje, chwali Cię. Chwalcie Go na strunach, na harfie i cytrze. Chwalcie Go w odskokach z pląsaniem. Chwalcie Pana w świątyni Jego. Niech wszystko, co żyje, chwali Cię. Za łaskę, za wierność, za drogę, za miłość, za prawdę, za wolność. Niech wszystko, co żyje, chwali Cię. Niech wszystko, co żyje, chwali Cię. Za łaskę, za wierność, za drogę, za miłość, za prawdę, za wolność. Niech wszystko, co żyje, chwali Cię. Niech wszystko, co żyje, chwali Cię. Niech wszystko, co żyje, chwali Cię. Witajcie, kochani. Witamy Was na środowym nabożeństwie. Chciałem się z wami na początek podzielić taką drobną historią, takim obrazem, który dzisiaj, kiedy pracowałem w ogrodzie, zobaczyłem, bo grabiłem liście i grabiłem masę uschniętych, takich brązowych, jesiennych liści, ale wśród nich zobaczyłem kilka płatków róży, bo pod drzewami w niektórych miejscach rosną u mnie róże. I o ile płatki, liście drzew są takie brązowe, można powiedzieć brzydkie, to róża, kiedy zrzuca płatki, one są nadal ładne, kolorowe. Tak popatrzyłem na to i wyobraziłem sobie, że Pan Bóg nas jako swoje dzieci widzi właśnie w ten sposób, że wśród świata, wśród tego brudu, my jesteśmy takimi pięknymi, kolorowymi płatkami dla Niego. On wyznaczył nam wartość przez swojego Syna, przez Jego krew i dzięki temu możemy tutaj dzisiaj stać. Tak mnie to uderzyło, że wśród po prostu wszystkiego, co jest pospolite, my możemy być wyjątkowi. I za chwilę będziemy też śpiewać, że Pan Bóg zna nasze serce. Ty znasz moje serce, a mimo to wciąż kochasz mnie. I dzięki Pana Boga łasce możemy być właśnie dzisiaj tutaj jako czyści i piękni dla Niego.
pierwszej kronik, w 16 rozdziale, w 37 wersecie są zapisane, w 16 rozdziale, 27 wersecie są zapisane takie piękne słowa: przed Nim dostojeństwo i chwała, moc oraz radość wszędzie tam, gdzie On jest. Wiecie, niesamowite są te słowa, dlatego że przyszło nam żyć w dziwnych czasach. To każdy chyba musi przyznać. Nie jest łatwo patrzeć na to wszystko, co dzieje się, nie wiem, na ulicach naszych miast, na to, co się dzieje z tymi obostrzeniami i z tym, ale wiecie, przed naszym Panem jest zawsze radość. I wiecie, dzisiaj, kiedy jesteśmy na tym miejscu, to pomimo tego trudu, pomimo tego, że wierzę, że w naszych sercach jest wiele takiej modlitwy i smutku też związanego z tym wszystkim, to wiecie, możemy też okazywać naszemu Bogu radość, dlatego że On jest pośród nas. Dlatego że On jest Bogiem pełnym mocy. I dlatego że każdy z nas tutaj dzisiaj na tym miejscu, każdy, kto dzisiaj jest przed ekranem swojego domu, jeżeli jesteś w Jezusie, jesteś bezpieczny. Chcę, żebyś to dzisiaj bardzo wyraźnie usłyszał. Jesteś bezpieczny w Bogu. Jesteś w Jego rękach. Jesteś pod Jego skrzydłami. Jesteś otoczony Jego ochroną. Wiecie, w psalmie jest napisane, że jesteśmy jak takie miasto, wokół którego anioł Pański rozbił swój obóz. Wiecie, to jest coś niezwykłego, dlatego że nawet jeżeli dzisiaj gdzieś się przestraszyłeś, to zwróć się do Pana. Wznieś okrzyk na przekór temu wszystkiemu, co dzisiaj targa być może Twoim sercem i powiedz: Panie, ufam Ci. Panie, wiem, że jestem Twój. Panie, wiem, że to Ty mnie odkupiłeś swoją drogocenną krwią i choćby wszystko stawało przeciwko mnie, to ja dzisiaj chcę z ufnością powiedzieć: należę do Ciebie. Ogłaszajmy to, dlatego że nasz Pan jest zwycięzcą i nie musimy się dzisiaj niczego bać. Aleluja! Czy nasz Pan nie jest wspaniały?
bezpieczni w Tobie. I że nic nie jest w stanie, Panie, przezwyciężyć Ciebie i Twojej ręki, która nas chroni. Dzięki Ci, Panie, za pokój, który mamy w Tobie i za radość. Dziękuję Ci, Panie, że to nie z nas. Gdyby cokolwiek, co mamy, było z nas, to nie miałoby żadnej wartości, ale dzięki temu, że to, co mamy, mamy od Ciebie, to jest nie do ruszenia. To jest stałe i niezmienne jak Ty. Dzięki Ci, Panie. Cześć.
podczas następnej pieśni bracia zbiorą kolektę. A ja w międzyczasie też chciałem takie małe ogłoszenie, przypomnienie odnośnie niedzielnego nabożeństwa, na które zgodnie z bieżącymi ustaleniami chcemy się udać, ale na dwa nabożeństwa, o 10 i o 11.30. I pamiętajmy o tym, że na te nabożeństwa trzeba się zapisywać, można telefonicznie. Natomiast cała ta sytuacja, którą mamy, no, daje nam jeszcze pewne niepewności, dlatego sprawdzajmy w internecie, na stronie, tam wszystkie informacje będą, bo jeśli pojawią się nowe obostrzenia, może będzie tak, że przejdziemy znowu do trybu online. Natomiast na tą chwilę, i mam nadzieję, że tak zostanie, będziemy mogli się spotkać na dwóch nabożeństwach, na które zapisujemy się telefonicznie. Moje
Alleluja. Ja jestem uskrzydlony. Dziękuję zespołowi za taki cudowny czas przed Panem w uwielbieniu. Czy również tak czujecie? Amen. Podziękujmy im. Dobry wieczór. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i chciałem na początku powiedzieć to, co powiedział dzisiaj brat Krzysiu. Żyjemy w dziwnych czasach. To zdanie wydaje się często powtarzane z tego miejsca. To zdanie często wydaje się powtarzane przy rozmowach z przyjaciółmi, ze znajomymi. Wiecie, zacząłem się nad tym zastanawiać, czy aby to, co obecnie przeżywamy, jest aż tak wyjątkowe. Z jednego punktu widzenia myślę, że tak, bo na pewno jesteśmy bliżej przyjścia Pana niż apostołowie. Ale pozwolę sobie na taką krótką refleksję. Pierwsi ludzie, Adam i Ewa, żyli w cudownych warunkach. Przechadzali się po pięknym ogrodzie, przebywali w towarzystwie wszelkich zwierząt i samego cudownego naszego Pana Boga. To była cudowna sielanka. Ale pewnego dnia dopuścili się grzechu. Grzechu nieposłuszeństwa względem wszechmogącego Boga. Bóg uśmiercił zwierzęta, aby z ich skór zrobić odzienie dla Adama i Ewy i wygonił wszystkich z tego cudownego miejsca. Do Ewy powiedział: w bólu będziesz rodziła. A do mężczyzny: w trudzie i znoju, w pocie, mozole żywić się będziesz po wszystkie dni życia twego. I być może wówczas po raz pierwszy padło słowo, które wypowiedział Adam: żyjemy w dziwnych czasach. Trochę później, kiedy zepsucie rodzaju ludzkiego osiągnęło punkt wrzenia, Noe wypowiedział do swojej żony: żyjemy w dziwnych czasach. A Bóg ich cudownie uratował. W jak dziwnych czasach żył Daniel? Za czasów króla Dariusza, za czasów niewoli babilońskiej. Daniel został skazany przez króla Dariusza na śmierć poprzez wrzucenie do lwiej jamy. Bóg w cudowny sposób go ratuje. A kiedy urodził się Pan Jezus? W jakich czasach żył Józef? Żyła Maria? Kiedy byli pod panowaniem Rzymian? Kiedy musieli uciekać do Egiptu? Żyli w dziwnych czasach. A teraz trochę z współcześniejszych okresów. Moi dziadkowie, pradziadkowie, rok 39 i czarne chmury, które spowiły Europę. Czas II wojny światowej. Potem okres międzywojenny i stalinowskie macki, które ogarnęły sporą część świata. Stalin sobie wymyślił taki związek, sojusz wojen sztucznych bezbożników. Był to związek wojujących bezbożników, którego celem było niszczenie kościołów. W niedzielę pastor Edward składał życzenia naszemu drogiemu 90-latkowi, bratu Pawłowi Michnikowi. Jak słyszeliśmy, brat był ochrzczony w 1954 roku. Zgadza się? Tak, tak? Tak. Drodzy, czy wiecie może w jakim województwie znajdowało się wówczas Bielsko? Stalinogrodzkim. Tak, Stalinogrodzkim. Przez 3 lata od 1953 na cześć Stalina rząd wprowadził nazwę Stalinogród. Przemianował Katowice na Stalinogród. Dziwne czasy? Dziwne czasy. W tych dziwnych czasach żył prześladowany przez ówczesny rząd jeden z naszych braci. I pozwolę sobie przypomnieć jego historię. Kiedyś byliśmy na spotkaniu dla mężczyzn i był z nami senior brat Andrzej Czyż. I opowiadał o swoim życiu. Jedna szczególna historia utkwiła mi, mianowicie za to, że był przynależny do Armii Krajowej, był prześladowany przez ówczesny rząd. Kiedy trafił do aresztu, do więzienia, był bity.
próbowano wymusić na nim zeznania. I brat Andrzej już nie wytrzymywał. Kiedy już nie wytrzymywał, zawołał do Boga o pomoc. I wydarzyła się rzecz niezwykła. Krótko po modlitwie, kiedy oprawcy znęcali się nad nim, został otoczony, jak opowiadał, kręgiem. Dziwnym kręgiem. I wtedy oprawcy odskoczyli od niego i zaprzestali znęcania się. Na przestrzeni lat na całym świecie działo się wiele wydarzeń, które zaskakiwały ludzi, które powodowały w nich rozżalenie, złość, strach, frustrację. A teraz przyszło nam żyć z maskami na twarzy. Dziwne czasy. Przeglądając internet, można stwierdzić, że wielu z nas, wielu chrześcijan, ta sprawa bardzo... To dla niektórych z nas to sprawa najwyższej rangi. Czy warto poświęcić temu tyle czasu? Czy warto wzbudzać w sobie tak wielkie emocje, które wyniszczają nas, sieją złość? Czy nie warto poświęcić tego czasu, obecnego czasu, na to, aby dzielić się Ewangelią z innymi? Tak wielu ludzi przychodzi obok nas smutni, zapłakani, żyją w beznadziei. Tak wiele ludzkich dramatów możemy obserwować na ulicy. Nie było do tej pory na świecie takiego przywódcy, który byłby w stanie zaspokoić wszystkich ludzi, zadowolić. Kiedy spojrzymy do Bożego Słowa, zapisanego w Księdze Izajasza w 65 rozdziale, czytamy tam od 17 wersetu zapowiedź tysiącletniego królestwa. Tysiącletnie królestwo to czas pokoju i harmonii na ziemi, gdy Jezus i święci będą rządzić i wszędzie zapanuje sprawiedliwość. To czas, kiedy wszelka nieprawość i niesprawiedliwość będzie wyrównana, a wszelkie zło na ziemi zostanie wykorzenione. Szatan zostanie związany na 1000 lat. Czytamy tam, że nikt nie będzie wykorzystywał innych ludzi. Nikt nie będzie kradł czy zabijał. Całą ziemią będzie rządził Chrystus, Jego oblubienica i ci, którzy oddali swe życie za Niego. Nie będzie już słychać głosów smutku, udręki. Noworodki nie będą umierać. Nie będzie przedwczesnej śmierci. Stuletni człowiek będzie uważany za młodzieńca, choć czytamy również, że kto dopuści się grzechu, zostanie odcięty. Ludzie będą cieszyć się z owocu swojego mozołu. Nie będzie pracy bezproduktywnej, a młodzi ludzie nie będą umierać na wojnach czy z powodu różnych nieszczęść. Jest napisane, że wiek ludzi będzie jak wiek drzewa. Rodzice i dzieci będą doznawać błogosławieństwa Pana. Nic nie będzie stało na drodze modlitwy. Wyobrażacie to sobie? Pomodlimy się i Pan Bóg od razu odpowie. Dzikie zwierzęta zostaną oswojone, a lew i bydło będzie jeść sieczkę. Czy to przypadkiem nie jest to, do czego tęskni nasze serce? Ale to jeszcze, tysiącletnie królestwo to jeszcze nie miejsce, do którego ostatecznie zmierzamy. Dziś przyszło nam żyć w dziwnych czasach, w czasach, w których człowiek boi się wyjść na ulicę, wyjść do sklepu, czy nawet przyjść na zgromadzenie kościoła. Pozwoliłem sobie sprawdzić jedną ze statystyk. Tak często teraz podają nam różne statystyki. Sprawdziłem statystykę umieralności. Wiecie ile wynosi? 100%. Umieralność jest 100%. Każdy, kto się urodził, musi umrzeć. Trzeba sobie zadać ważne pytanie. Do kogo należymy? I kogo tak naprawdę mamy się bać? Czy jesteśmy z tego świata? Czy jesteśmy Chrystusowi?
Jeśli Chrystusowi, to miejmy świadomość tego, że nie żyjemy jeszcze w niebie. Doświadczamy bólu, cierpienia, chorób. I nawet jeśli w cudowny sposób zostaniemy uleczeni, to i tak w końcu umrzemy. A to, czego musimy być całkowicie pewni, zapisane jest w liście do Rzymian w 14 rozdziale, 8 wersecie. Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Amen. Gdy popatrzymy na biblijne historie, które przytoczyłem na początku, na świadectwa chrześcijan, widzę w tym żywego Boga. Boga, który odpowiada na modlitwy i który nie pozostawia nas samych sobie. Pięknie to opisuje Psalm 18, ale chciałbym, aby to było zadanie domowe. Przeczytajcie sobie w domu Psalm 18. Wiecie, od wielu miesięcy przeżywam pewien temat. Otóż na półce w naszej sypialni leżała nowa zafoliowana książka. Leżała dosyć długo. Wielokrotnie na nią spoglądałem i zastanawiałem się, dlaczego jest nierozpakowana. Widocznie moja żona kupiła ją komuś na prezent. Ale przyszedł taki czas, kiedy moja ciekawość sięgnęła zenitu, zdjąłem z niej folię i zagłębiłem się w jej narrację. Wiele książek leży na naszych półkach. Część z nich przeczytałem zaledwie do połowy, bo ich treść nie była na tyle interesująca, aby poświęcić im więcej czasu. Jednak ta książka tak mnie zainspirowała, że po dwóch wieczorach dotarłem do ostatniej okładki. Były tam fragmenty, które poruszały mnie do łez. Co to za książka? Boży Przemytnik, brat Andrew. Wielu z was na pewno ją czytało. Wielu z was mają w domu. Pastor Mirek kilka razy przytoczył ją w swoich kazaniach. To, co mnie osobiście w tej książce bardzo ujęło i czym pragnę się dzisiaj z wami podzielić, to temat cudów. Temat cudów. Cuda przytrafiały się bohaterowi książki w wielu różnych sytuacjach. Począwszy od ochrony w czasie jego służby wojskowej, doznał cudownego uzdrowienia, zaopatrzenia w samochód do podróży, czy cudzie polegającym na zakrywaniu oczu celników, kiedy przemycał do krajów komunistycznych setki Biblii. Ktoś, kto nie zna Pana Boga, mógłby powiedzieć, że to niezła fikcja literacka albo książka akcji. Autor jednak żyje i jak dobrze pamiętam, w ubiegłym roku stał tutaj na miejscu, w którym teraz ja obecnie stoję, wraz z żoną. Wiecie, po przeczytaniu tej książki zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak rzadko proszę Boga o cuda. Przed miesiącem wspomniany tu pastor Mirek wygłosił kazanie i wypowiedział takie sformułowanie: kustosz chrześcijaństwa. Pamiętasz? Kustosz to ktoś, kto pracuje w muzeum i opowiada o starych dziejach, historię. Czasami mam wrażenie, że jestem takim kustoszem. Tylko wspominam przeszłość, a nie żyję w pełni teraźniejszością, zgodnością Bożego dziecka. Przed laty byłem świadkiem wielu cudów. Czy w kościele, czy w naszej rodzinie. Nawet zdarzył się taki, który mógłbym porównać do pewnej historii zapisanej w 6 rozdziale 2 Księgi Królewskiej. Jest to historia o tym, jak Elizeusz prowadził szkołę biblijną, szkołę proroków. I pewnego dnia zabrakło mu miejsca dla swoich uczniów. Wybrał się z chłopakami do lasu, aby pościnać drzewa i z nich wybudować większy obiekt na tą szkołę biblijną, na tą szkołę proroczą. I tak się zdarzyło, że jednemu z uczniów siekiera wpadła do Jordanu. Tragedia. W tamtych czasach zdobyć siekierę to nie była taka prosta sprawa, a z drugiej strony ta siekiera była pożyczona.
Elizeusz uciął kij i wrzucił w miejsce, gdzie utonęła siekiera. A ona po chwili wypłynęła. Bardzo lubię tą historię. Cud, którego my doświadczyliśmy w naszym domu, można powiedzieć, że był zbliżony do tej historii, ale opowiem go później. Kilka tygodni temu w tym miejscu stał pastor Boguś Charęża i zadał nam pytanie, czy chcemy widzieć cuda? Czy chcemy widzieć cuda? Kiedy się nad tym głębiej zastanowiłem, pomyślałem, że nie warto żyć samymi wspomnieniami. Pragnę w swym chrześcijańskim życiu oglądać cuda. Wiecie, odrzuciłem moje konserwatywne myślenie i pomyślałem, przecież w miejscu, do którego zdążamy, do wieczności z Bogiem, nie będzie cudów, może nie będą tam potrzebne. Będzie inna zupełnie rzeczywistość. Nie będzie potrzebne uzdrowienie, uwolnienie z nałogów. Tam wszystko będzie idealne. Zgodzicie się ze mną? Amen. W 1 Koryntian, w 2 rozdziale, w 9 wersecie czytamy: głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Skoro tam, gdzie zmierzam, nie będzie już takiego pojęcia jak cud, to dlaczego obecnie tak mało oczekuję cudów w moim życiu? A może już niedługo nadejdą czasy, gdy cudów będziemy potrzebowali, to może w nadzwyczajnej ilości? Myślę, że kiedy w naszym życiu pojawi się pierwszy cud, i mam tu na myśli nowozrodzenie, nawrócenie nasze, i pojawi się głęboka więź z Panem Jezusem, to mamy prawo do tego, aby modlić się w naszym życiu o cuda. Mamy 3 synów. Najstarszy jest pełnoletni, najmłodszy zaczyna swoją edukację w szkole, zaczął. Pamiętam, kiedy byli mali, ja przychodziłem z pracy, czasami coś im przynosiłem. I kiedy obdarowałem ich czymś, to na drugi dzień już stali i czekali na mnie. Wiadomo. I wiele razy byli rozczarowani, bo nie jestem ani babcią, ani dziadkiem, aby rozpieszczać tak bardzo moje dzieci. Ale bywały też dni, kiedy na ich twarzach rysował się nieprzeciętny uśmiech. Wielu ludzi uważa, że cuda opisane w Biblii były prawdziwe, jednak dziś się już nie zdarzają. Jestem odmiennego zdania. Kiedy czytam Boże Słowo, to widzę, że po wniebowzięciu Jezusa, wniebowstąpieniu Pana Jezusa, apostołowie i przywódcy wczesnego Kościoła dokonywali cudów mocą Ducha Świętego i w imię Jezusa. Historia Kościoła jest pełna relacji o cudach. Współcześnie nadal słyszymy o nadzwyczajnych wydarzeniach, które wydają się być niemożliwe. Skoro Ewangelia jest opowieścią o Bogu, który przeszedł na ziemię, aby być obecny i osobowy, to dziś jest ona tak samo prawdziwa jak 2000 lat temu. Oczywiście chciałbym od razu ostudzić osoby stawiające cuda w centrum naszej wiary. Czy w dzisiejszych czasach i w naszej kulturze na cuda nie kładzie się czasami zbyt dużego nacisku? Wiemy o tym, że organizuje się nabożeństwa uzdrowieńcze przez wiarę. Możemy zobaczyć relacje o pastorach, którzy regularnie wskrzeszają umarłych. Niektórzy ogłaszają cuda jako nową Ewangelię, jako cel naszej wiary. Nie twierdzę, że podane przykłady to fikcja, mistyfikacja, ale a cudowni uzdrowiciele to oszuści. Myślę, że Bóg czasem działa za pośrednictwem tych ludzi, ale nie uważam, że zsyła cuda tylko tym, którzy mają wielką wiarę, a odmawia tym, którzy mają jej mniej. Taki sposób myślenia powoduje, że zwątpienie, żal i rozczarowanie
przychodzi do naszego życia. A to w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z Bogiem. Powinniśmy również zdać sobie sprawę z tego, że jeśli cuda stawiamy w centrum naszej wiary, to czynimy z nich bożka. Tymczasem Bóg obdarowuje nas cudami, gdyż chce nam zwrócić uwagę na swoją obecność i uświadomić nam, że Go potrzebujemy. Jak więc rozumieć cuda? Jak mieć pewność, że nasze podejście do cudów jest dzisiaj właściwe? Jak właściwie doświadczyć tego, czego dzięki cudom Bóg dokonuje w naszym życiu? Myślę, że najlepszym punktem, najlepszym wyjściem tego, aby zacząć, jest studiowanie tego, co Pan Jezus robił w życiu ludzi. Najwięcej cudów opisanych jest w Ewangelii Marka. Ktoś kiedyś powiedział: nie szukaj cudów, idź za Jezusem. Jeśli będziemy szli za Jezusem, podążali za Nim, to cudów doświadczymy w naturalny sposób. Wspomniałem o tym, jak nasi chłopcy czekali na podarunki, gdy wracałem do domu z pracy. Myślę, że Bóg cudami nas obdarowuje i są to takie cudowne podarunki. Być może cud, którego potrzebujesz, to uzdrowienie lub pomoc w innej sferze życia. Bóg może zdziałać te cuda w twoim życiu, ale zrobi to tak, aby przyciągnąć cię do siebie. W cudach chodzi o Boga, który w duchowy sposób odmienia nasze życie i sprawia, że człowiek wchodzi z nim w głęboką więź. Najważniejszym celem cudu jest przyniesienie chwały Bogu i zbliżenie się do Niego. Kiedy czytamy Ewangelię, zauważamy, że Jezus zawsze zaspokajał potrzeby ludzi, których spotykał. Wchodził w sam środek ich problemów, aby uczynić dla nich cud. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 49 do 51. Kiedy Pan Jezus przechodził po raz ostatni przez Jerycho, w czasie swojej drogi do Jerozolimy, spotkał niewidomego żebraka o imieniu Bartymeusz. Bartymeusz zawołał do Jezusa. Wtedy Pan Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Jak ciekawe pytanie Pan Jezus zadał Bartymeuszowi. Co chcesz, abym ci uczynił? Inaczej, jakiego cudu potrzebujesz? Jestem przekonany, że Bartymeusz miał całą listę. Mógłby całą listę wystawić Panu Jezusowi. Był żebrakiem, był biedny, był bezdomny. Może nie miał przyjaciół. Jezus jednak chciał, by Bartymeusz prosił o cud, którego potrzebował najbardziej. Żebym przejrzał. Czy to była jakaś długa i żarliwa modlitwa? Nie. To była krótka prośba skierowana do Syna Bożego, do źródła cudów. Wierzę, że jest to punkt wyjścia do tego, abyśmy mogli doświadczać cudów w naszym życiu. Jezus pyta się nas, jakiego cudu najbardziej potrzebujemy? Jaki problem przygniata nasze serce? Co jest naszym ciężarem? Rozpoczęcie tej ekscytującej podróży zawsze zaczyna się od krótkiej i prostej modlitwy. Jezus chce, abyśmy w prosty sposób określali nasze potrzeby i wyrażali je w modlitwie. W 7 rozdziale, w 7 wersecie Ewangelii Mateusza czytamy słowa, które doskonale znamy. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam.
Cudu doświadczymy jedynie wtedy, kiedy z naszą prośbą zwrócimy się do źródła cudów, do Pana Jezusa. Brytyjski misjonarz Hudson Taylor, nazywany misjonarzem Chin, powiedział kiedyś: każde wielkie dzieło Boga składa się z trzech etapów. Najpierw jest niemożliwe, potem jest trudne, a potem zrobione. Moja żona praktykowała taką zasadę, że każdą modlitwę o naszą rodzinę, o nasze potrzeby, o potrzeby naszych przyjaciół z grupy domowej, notowała w specjalnym zeszycie. Gdyby ktoś znalazł ten zeszyt na ulicy i nie doświadczyłby wcześniej Boga, mógłby powiedzieć, że to świetny scenariusz do filmu science fiction. Ale dla mnie po latach było bardzo ekscytujące, kiedy do tego zesztu zajrzałem. Wiecie, że wszystkie modlitwy były wysłuchane? Osobiście dla mnie wielkim przywilejem jest to, że mogę modlić się o ludzi tutaj z przodu. Często przychodzą bracia i siostry z trudnymi problemami. Z problemami, które na ludzki sposób są nie do rozwiązania. Ale cudowniejsze jest jeszcze to, kiedy przychodzą czasami i składają świadectwo, że Bóg wysłuchał tej modlitwy. Bóg uczynił cud w ich życiu. Dla mnie jest to bardzo budujące. W pierwszym liście Piotra, w 5:7, pierwszy list Piotra, a 5 rozdział, 7 werset, czytamy: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o nas, On ma o was staranie. Otrzymaliśmy od Boga wielki przywilej przedstawiania Mu w modlitwie naszych potrzeb, zmartwień i bolączek. I wiemy, że Bóg odpowiada na tę modlitwę. Wiecie, wielu z nas jest niecierpliwych, sam taki, do takich należałem. I czasami oczekiwałem natychmiastowego działania Boga. Chociaż wiem, że dzisiaj wiem, że Bóg działa w czasie i we właściwy sposób dla Niego. Bywa, że w naszych modlitwach nakazujemy Bogu albo żądamy od Niego. Pozwólmy, aby suwerenny Bóg mógł sam zdecydować, w jakim czasie i czy wysłuchać danej modlitwy. Pozwólmy Bogu być Bogiem. A teraz powiem o tym, co mnie smuci. Tak rzadko spotykam chrześcijan, którzy dzielą się tym, co przeżywają z Bogiem. Chociaż dzisiaj miałem taką okazję. Tak rzadko spotykam chrześcijan, którzy komentują kazania, które ich poruszyło, czy dzielą się fragmentem Bożego Słowa, które wycisnęło łzy z ich oczu. Tak rzadko słyszę świadectwa o tym, że ktoś podzielił się Ewangelią na ulicy i że kolejny człowiek został zbawiony. Czy tak bardzo jesteśmy zajęci, pochłonięci innymi sprawami, że brak nam czasu na bliską więź z Bogiem? Każdego dnia staramy się czytać Boże Słowo z naszym najmłodszym synem. Kilka dni temu kładłem go spać i mówię mu: Łukasz, wiesz co, jestem już bardzo zmęczony, jest już bardzo późno. Ty rano wstajesz do szkoły, będziesz niewyspany, więc dzisiaj już nie czytamy. Wiecie, co odpowiedział mój 7-latek? Tato, kto nie czyta, jest martwy. Kto nie czyta słowa, jest martwy. Padło to z ust 7-letniego dziecka. Oczywiście czytaliśmy. Pastor Bogdan w minioną niedzielę zachęcał nas do tego, abyśmy byli wkorzenieni w źródło, którym jest Jezus Chrystus. Osoby wędrujące po górach na przestrzeni ostatnich lat mogą zaobserwować dużą dewastację drzewostanu. W ubiegłym roku byliśmy z rodziną w naszych rodzinnych stronach na Opolszczyźnie, w Górach Opawskich. Poszliśmy ze znajomymi na spacer
na Biskupią Kopę. Byliśmy tam ostatnio chyba z 20 lat temu. Kiedy wyszliśmy na górę, byłem przerażony. Drzewa można było policzyć na palcach jednej ręki. Powinni zmienić tę nazwę z Biskupiej Kopy na Łysa Góra. Kto jest winny takiemu stanu rzeczy? Z jednej strony zanieczyszczenie środowiska, a z drugiej strony człowiek, który sadzi monokultury świerków i osłabia całą populację drzewostanu. Takie lasy są wrażliwe na szkodniki, choroby czy wichury. Oczywiście leśnicy sadzą te drzewa po to, abyśmy mieli belki sosnowe, budowali domy i tym podobne. Wiecie, na terenie Europy jest zaledwie kilka pierwotnych, silnych, zdrowych puszczy, które powoli odtwarza się, aby osiągnąć w nich zalesienie sprzed setek lat, tysięcy lat. W puszczy, w przeciwieństwie do lasów monokulturowych, drzewa są wymieszane liściaste z iglastymi. I kiedy przychodzą wielkie wichury, wielkie huragany, to te olbrzymie dęby swoimi gałęziami, swoimi konarami chronią te mniejsze drzewa. Kiedy dochodzi do inwazji korników, to drzewa komunikują się poprzez połączenia z korzeniami i grzybnią na kilka kilometrów ze sobą i ostrzegają o niebezpieczeństwie. I kiedy taki mały kornik ze swoją rodziną przyjdzie, aby zamieszkać w drzewie, najpierw, nie wiem, czy tato, czy mama, wgryza się i wszyscy oczekują, co będzie dalej. Jeżeli drzewo dostało sygnał poprzez tą grzybnię, jest wystarczająco silne, to tego kornika zaleje żywicą. I to jest znak, że tutaj się nie da zamieszkać. Czy przypadkiem w naszym życiu nie jest tak, że tracimy kontakt z Bogiem, z żywym Kościołem? Społeczności nie są dla nas tak ważne, nie uczęszczamy na nabożeństwa, bo nam się nie chce? Albo mamy inne ciekawe zajęcia? Czy taką osłabiającą monokulturą nie jest czasami Facebook czy inne komunikatory, które konkurują o nasz czas z Bogiem? Stajemy się słabi duchowo. A przeciwnik chce uczynić wszystko, aby nas zniszczyć i niewolić. Bez wzajemnie zasilających się stawów, bez społeczności stajemy się jak te słabe monokultury, leśne monokultury. Bez społeczności z Bogiem stajemy się jak samotna owca narażona na atak watahy wilków. Jak wielu z nas stało się ospałymi, słabymi chrześcijanami. Pamiętacie, co miesiąc temu powiedział pastor Bogusław Charęża? Dzisiaj po raz drugi się na niego powołuje. Powiedział, że kiedy jeden dzień nie czytamy Biblii, to ile dni jesteśmy do tyłu? Pamiętacie? Dwa dni. Gra na instrumencie jest bardzo wymagająca. Muzycy o tym wiedzą. Aby utrzymywać cały czas dobrą kondycję, muzyk musi ćwiczyć codziennie. Nasi synowie uczęszczali do szkoły muzycznej i kiedyś jeden z profesorów nas upomniał. Mówi, dowiedziałem się, że państwa syn nie ćwiczy w środy, bo chodzi do kościoła. Jeden dzień dla muzyka, powiedział, to jest 2 tygodnie straty. Ile każdy z nas ma dzisiaj do nadrobienia? Ile każdy z nas ma do nadrobienia w relacji z Bogiem? Drogi bracie, droga siostro, chcesz widzieć cuda? Chcesz widzieć cuda w swoim życiu? Zbliż się do Boga. Czytaj Jego słowo, módl się, załóż sobie zeszyt, w którym będziesz notował sobie modlitwy i oczekuj w cierpliwości na Jego odpowiedź. A teraz chcę opowiedzieć historię, która przydarzyła się w naszym domu. Opowiadałem ją chyba 4 lata temu, króciutko. To jest historia, jak Bóg odpowiedział w natychmiastowy sposób na modlitwę 14-letniego chłopca. Byłem w piaskownicy z moim najmłodszym 2-letnim synem. Zadzwonił nasz najstarszy. Mówi, tato, zgubiłem ustnik do puzonu.
To jest przedmiot takiej wielkości, ciężki, dość duży. Sprawa była dosyć ważna, bo miał końcowy roczny egzamin w poniedziałek, to był piątek. Poszedłem spokojnie do domu, mówię: Marek, szukaj. Przewróciliśmy cały dom do góry nogami, całe mieszkanie. Grzebałem w śmietniku, bo być może myśleliśmy, że nasz najmłodszy gdzieś wrzucił ustnik. Wielokrotnie przeszukaliśmy naprawdę całe mieszkanie i nie mogliśmy tego znaleźć. Wieczorem wchodzę do pokoju, moja żona po raz kolejny z synem szukają ustnika. Pamiętam, mieliśmy dwupiętrowe łóżko, piętrowe łóżko. Na górze to łóżko było, zdjęte było prześcieradło, pościel i leżał sam instrument. Pamiętam, zanim poszedłem kąpać mojego najmłodszego syna, podniosłem ten instrument i zrobiłem tak ręką jeszcze, po materacu, po pustym materacu, bo mówię, a czasami ktoś coś nie widzi, a to leży. Poszedłem kąpać Łukasza i słyszę, moja żona mówi: a modliłeś się do syna? Modliłem się. To chodź, pomodlimy się jeszcze raz. Uklęknijmy. Słyszałem, bo byłem dwumetrowej odległości od pokoju. To była prosta modlitwa. Panie Jezu, pomóż mi znaleźć mój ustnik. Minęło kilka sekund i usłyszałem: o kurczę. Wbiegłem do pokoju. Zobaczyłem moją żonę, która jest zalana łzami. Zobaczyłem, że przy wlocie do instrumentu leży ustnik. Popatrzyłem na nią i mówię: słuchaj, podłożyłaś go? A ona mówi: nie. W tym momencie popłakaliśmy się, a w tym pomieszczeniu było czuć coś niesamowitego, Bożą obecność, jakby ktoś był z nami. Do dzisiaj się zastanawiam. Jaką moc ma modlitwa dziecka, jaką moc modlitwa ma. I nie do końca rozumiem tego wszystkiego. Może dzisiaj jesteś w punkcie bólu, w sytuacji bez wyjścia. Może zgubiłeś się w tym świecie, może znalazłeś się w sytuacji tak trudnej, że przerażenie ściska twoje serce. Może z powodu wydarzeń, które zajmują obecnie pierwsze miejsca we wszystkich wiadomościach, ogarnia cię niewyobrażalny lęk. Spójrzmy jeszcze króciutko na historię zapisaną w Ewangelii Marka w 4 rozdziale, w 35 i 41 wersecie. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go, Pana Jezusa, ze sobą tak, aby był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się ogromna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher, rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I wstał, i ustał wicher, i nastała wielka cisza, i rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich wielki strach i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morza mu są posłuszne? To historia o tym, jak Pan Jezus wraz z uczniami płynął łodzią przez wzburzone morze. Jestem przekonany, że Jezus doskonale wiedział, że wszyscy płynęli w stronę burzy. Co chciał przez to pokazać swoim uczniom? Bywa tak, że w naszym życiu Jezus chce przenieść nas ze strefy komfortu do strefy cudów. Tak jak to miało miejsce we wspomnianej historii. Wiem, że każdy z nas
ceni sobie wygodę życia i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli naszym celem będzie tylko łatwe i wygodne życie, to nie będziemy potrzebowali wiary. Zgodzicie się ze mną? A bez wiary, jak pisze list do Hebrajczyków 11:6, nie można podobać się Bogu. Gdy tylko znajdujemy się w trudnych sytuacjach, gdy doświadczamy problemu, gdy przygniata nas strach, wówczas zwracamy się do Boga. A On miłujący, kochający nas, odpowiada na modlitwę. Dzieci na szkółce niedzielnej śpiewają taką piosenkę. Gdy wokoło straszna burza, Jezus ze mną w łodzi jest. Umiłowani, Bóg nie pozwoli pójść na dno łodzi, w której jest Pan Jezus. A Jezus jest w twojej łodzi. Może ci się wydawać, że toniesz. Może twoja łódź może nabierać wody. Może się zamoczyłeś. Twoja łódź może być targana wiatrem i falami. Ale nie utoniesz. Nie pójdziesz na dno. Bo kto będzie nas wspierał? Pan Jezus. Chcesz widzieć cuda? Zaproś Pana Jezusa do swego życia. Chcesz widzieć cuda? Zaproś Go do swego małżeństwa, do swojego życia, do swojej pracy, do rodziny. Zaproś Go do każdej dziedziny swojego życia. I patrz, jakie cuda się dzieją. On jest źródłem cudów. Drogi bracie, droga siostro, czy słyszysz ten cichy głos? Co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz, abym ci uczynił? W liście do Efezjan w 3:20-21 czytamy: temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Zostańcie z Bogiem. Amen, kochani. Zaśpiewam jeszcze jedną pieśń, abyśmy z radością właśnie z tych wszystkich przywilejów, o których nam Robert mówił, mogli iść do domu. Cieszę się, bo radość dał mi Pan. Alleluja, Pan.
dziękczynieniem w sercu swym pójdę przed Jego tron z pieśnią chwał. Powiem dziś, że to jest dzień, który sprawił Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Wciąż cieszę się. Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan. Aleluja nasz Panie. Wciąż cieszę się, bo